W polityce to tak jest, że postawa polityczna nie jest zjawiskiem akustycznym, ale rodzi się ze słuchania. Rybaka słuchają, Olszańskiego słuchają, Osadowskiego, jak Sendecki coś tam gada, to też słuchają. Mamy wielu mówców i jak Wilczyński sierżant mówi, to też słuchają. Ostatnio generał się wypowiadał, też dosłuchaliśmy z uwagą. Kamraci, rodacy. Nie jest źle. Przeżyliśmy jeszcze. Jeszcze żyjemy. Jest szansa, że ten Armagedon nuklearny nie wydarzy się. Zbyt dużo ludzi o nim wie i oni chyba się zorientują, że jakby coś poszło nie tak, to ci Polacy, którzy przeżyją, wydrapią im oczy. Wydrapią oczy. Uwaga. Krzyż. Jeżeli zrobią nam z Giewantu, tradycja stała się zadość. Wydrapać oczy. Wydrapać oczy. Mówmy o tym. Mówmy o tym, żeby oni wiedzieli, że to nie przelewki, że my rozszyfrowaliśmy ich grę. Pod pomnikiem naszego bohatera. Rozszyfrowaliśmy ich grę. Romana i teraz sobie pojemy. Jak co roku. Podziamlamy, pogadamy. Piotrze, włącz muzykę. Ale tak cicho, tak do kotleta, rozumiesz? A po rozbiegówce, po siostrach czerskich. Nie, zaraz, siostry czerskie miały wypadek, tak? Ania, chodź tu do mnie. Pani doktor Czerska tutaj do mnie przyjdzie. Pierwsza niewiasta. Doktor Sokołowska też się szykuje do wypowiedzi. Druga niewiasta. Ania, chodź. Zostaw to, niech to robi Czarek i pan dyrektor Czerski. Chodź tutaj do mnie. Siostry Czerskie, chodź Marysia tutaj. Marysia, chodź tutaj Melania. Także włączaj już taką delikatną muzykę. Dziewczyny, podobno miałyście wypadek. Ja. Całym słowem, dużym zdaniem. Zobacz, ja. Dzień dobry, tak, to ja, Marysia Czerska. Miałam wypadek, nóżkę lekko uszkodziłam. Tak się mówi. Dokładnie tak. Ale powiedzieć całą sytuację, jak było, tak? Dobrze. Więc tak. Obudził. Tu, tak? Dobra. Marysia spadła z łóżka. Wysokiego, tak. Z piętrowego łóżka spadła na ziemię. Dobrze się nie połamała, zrobiony rentgen i wszystko jak trzeba. Teraz. W takim razie mama przygotowuje wszystkie szczegóły, dziewczyny wyjmują się ukulele. Co tutaj dużo mówić? Zaczynacie śpiew, nagłośnienie jest. Mamy drugi mikrofon, także bardzo proszę, drugi mikrofon dla Melanii, dla Marysi. Przypomnę, siostry czerskie, to się teraz nazywa takim brzydkim, waspowskim słowem support, będą tutaj wspierały w przedbiegach kolegę Iwana Komarenko. Iwan Komarenko już jest, pomachać. Pozdrawiamy. Nie, spokojnie, jedźcie sobie dobrze. Chyba chcesz coś powiedzieć, Iwan, to chodź do mnie. A nie chcę. W tej chwili przygotowują szczegóły. Także proszę Państwa, spotykamy się tutaj. To jest to miejsce, które na mocy ustaleń politycznych, kiedy prezydentem był Lech Kaczyński, ale PiS-owi brakło 3 głosów i wtedy dogadali się z narodowcami z Ligi Polskich Rodzin. Oni potem ci z PiS-u, fałszywcy, tą Ligę Polskich Rodzin zniszczyli, rozwalili w 2007, ale w 2005 była ustawka, że będą dwa pomniki wybudowane. Muzeum Pomnik Powstania Warszawskiego i to jest dla tych sanacyjnych, powiedzmy sobie, pisowców, a dla narodowców będzie pomnik Morskiego. Takie były ustalenia w 2005 roku i dopiero wtedy ten pomnik został tutaj postawiony. Chociaż pomysł, żeby tutaj ten pomnik stał, był już w roku 2000. Byłem obecny tutaj, tutaj jest w tej chwili miejsce, gdzie Iwan stoi. Był taki kamień wmurowany, węgielny i tak to wyglądało przez kilka lat. Okoliczna ludność waspowska przychodziła ze sprejem i na fioletowo czy na purpurowo malowała tam różne brzydkie słowa. Tacy oni są. A jak pomnik został zbudowany w 2006 roku, to oblali go czerwoną farbą i oczywiście nie mogliby nie być sobą, gdyby nie namalowali swastyki na tyłku pana Romana.
Tak to właśnie było. No, tak, takie czasy, taka Warszawa. W generalnym gubernatorstwie z późniejszymi zmianami, gdzie ludność niepolska jest uprzywilejowana i napuszczana na Polaków, niszczy polskie wartości. No nie cała ludność, tylko pewne elity waspowskie, łajdackie. Tak to jest. No to my się tu w Warszawie tego przyzwyczailiśmy, ale to pamiętamy i zawsze będziemy o tym opowiadać. Dziewczyny, czy wy jesteście już gotowe? Nie, jesteście jeszcze nie, jesteście gotowe. Ania, podejdź tutaj do mnie, może ty powiedz kilka słów. Dzień dobry. Uśmiechnij się do kamery, bardzo proszę. Dzień dobry, witam wszystkich. Cześć. I cieszę się, że jestem z całą rodziną, gdzieś tam też jest mąż, bo mogło nas tutaj dzisiaj nie być, Marysi mogło nie być, więc mimo, że obolałe, przeziębione, ale śpiewają dla wszystkich zgromadzonych i dla wszystkich oglądających telewizję. Pozdrawiam i zapraszam na mini koncert. Szanowni Państwo, zatem jesteśmy. Dziewczyny, czy możecie tutaj już stanąć i się w przodach już zaprezentować? Pulpit trochę niżej, bo chyba za wysoko. Jeszcze przygotowujemy drugi mikrofon. No to cóż, powinniśmy tutaj jakimś aksamitnym głosem zapełnić pewną lukę. To ja wskażę na pewnego szlachetnego młodzieńca, który ma 80 lat. Bardzo proszę, panie dyrektorze, żeby pan tutaj podszedł, bo pan jest dziadkiem tego sukcesu. Pan dyrektor Czerski, Polskie Zaoplecze Gospodarcze. Bardzo proszę. Dobry wieczór Państwu, bardzo się... Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj być. No, na bardzo miłej uroczystości, uroczystości prawdziwych Polaków, którzy dążą do tego, żeby Polska była dla Polaków, a nie dla innych nacji, które chcą nas obrać ze wszystkiego. To widać zresztą na każdym kroku. Za chwilę wystąpią moje wnuczki, które są, tak jak ja, wielkimi patriotami Polski. Też dziękuję panu Eugeniuszowi, że możemy tutaj być razem i uczestniczyć w wielu, nie tylko w Warszawie, cześć, moje kochane, cześć. Sprawą narodową. Stęskniłem się za wami, dawno nie widziałem. Plutonowy Malaczyński, bardzo proszę tutaj do mnie. Cześć, Aniu, cześć. Panie Plutonowy, jest organizacyjne polecenie przemawiać. Bardzo proszę. Złapałem początek. Nie umiem. To za krótko, bardzo proszę. Nie, stary, musi się nauczyć, no gdzie się musi nauczyć? Na naszych wystąpieniach, na zgromadzeniach. Otwierasz i mówisz dzień dobry, za bardzo nie mam nic do powiedzenia, a potem już mówisz. Sławomir Moraczyński. Tak. Uwaga wszyscy, jeżeli chodzi o mikrofon, patrzcie na mój profil, mikrofon dotyka podbródka. I tak ma być, inaczej nie ma dobrej emisji głosu. Zrozumiano? Wypełniać rozkaz. I już mi uciekło, co miałem powiedzieć. Dobrze, kontynuuję. Moim motto to jest działać. Nie potrafię przemawiać, niestety. Zostałem wychowany w duchu patriotycznym. Jestem Polakiem, czuję się Polakiem. I powtórzę słowa wielkiego Polaka. Jestem Polakiem, więc mam polskie obowiązki. To wszystko. Liczy się tylko Polska! Zgadza się! Liczy się tylko Polska! Liczy się tylko Polska. Mogłeś to powiedzieć bardziej melodyjnym głosem, tak ciepło, ale takie wrzaski. Ale dobrze, no w porządku. Kolega Pinkowski jest dzisiaj z nami, przygotowuje się do przemowy. I pani doktor Sokołowska, bardzo proszę. Pani doktor Sokołowska, przypomnę, została zatwierdzona nominacja na szefową Koła Stronnictwa Narodowego. Pan prezes Ludwik Wasiak to zatwierdził ostatnio. Czy pani doktor czuje się na siłach? Bardzo proszę. Doktor Sokołowska, brawa. Tutaj ta dzielna koleżanka, nie byłoby nas tutaj, gdyby nie wsparcie pani doktor, która użycza, co ma najlepszego, i mieszkanie, i przestrzeń, i no, wspiera nas materialnie, a to jest, w tym momencie jest moment, żeby pani podziękować. Czy ja mogę ucałować panią, pani doktor? No, także bardzo serdecznie dziękuję, bardzo proszę. Kochani, czekajcie, bo musimy tej chwili mikrofony wystroić, bo będą ci miały dziewczyny. Jadziu, momencik, dobrze? Przepraszam.
1, 2, 3, 1, 1, 1. Jakiś, czy mogłabyś nam dalej stanąć, żebyśmy zobaczyli, jak chodzą mikrofony? Dwie osoby jakby śpiewały. 1, 2, 3, 1. Powiedz coś do mikrofonu. No. 1, Jadziu. Do mikrofonu coś powiedz. Daj głośniej. 1. Słuchaj, Piotr, pani doktor za nisko trzymała mikrofon. Ja będę mówił. Wyżej, wyżej. Jeszcze raz, Jadziu. Dystruj. 1, 1. Tak, jeden. Jadziu, proszę w tej chwili. I z pań, które będą na chwilę śpiewały też. No proszę. Serdecznie witam wszystkich zgromadzonych tutaj pod pomnikiem Dmowskiego i pod mną krzyża z Dywątu. Jednoczymy się tutaj we wspólnej sprawie odzyskania Polski, bo już nawet nie powiem obrony Polski, odzyskania Polski. Polska została zawłaszczona przez grupy obcych interesów. Niestety nie mamy w Polsce w tej chwili właściwie nic do powiedzenia, ale to nie znaczy, że mamy legitymizować władze antypolskie. To nie znaczy, że mamy milczeć. Musimy protestować. Zachód się budzi i wszyscy protestują przeciwko planom New World Order, czyli tego nowego porządku światowego wprowadzonego przymusem ekonomicznym, który jest stosowany w tej chwili praktycznie we wszystkich państwach, zniewalając ludzi, uniemożliwiając im pracę, uniemożliwiając im podróżowanie, inwigilując. Doszliśmy do ściany. Musimy się bronić i musimy dawać świadectwo swojego sprzeciwu. Nie godzimy się z zawłaszczaniem naszej ojczyzny, nie godzimy się na ograniczanie podstawowych praw naturalnych danych nam przez Boga, nie godzimy się na wciąganie nas w wojnę. Polska zbyt wiele razy cierpiała za inne narody z hasłem na ustach za wolność naszą i waszą. Skutkiem była utrata naszej wolności. Przypomnę bitwę pod Wiedniem, zwycięską, wspaniałą. Ale niewiele lat później Austro-Węgry uczestniczyły w rozbiorze Polski. Powinniśmy się wiele nauczyć. Mieliśmy pakt z aliantami Anglią i Francją, która miała nas bronić w wypadku napaści niemieckiej. Nie zrobili tego. Handlowali nas. Handlowali nami. Polska spod okupacji niemieckiej, spod okupacji totalitaryzmu niemieckiego, przechwyt pod okupację sowiecką. Bardzo liczyliśmy na odzyskanie wolności w 1989 roku. Okazało się to wielkim oszustwem, wielką grabieżą na niewyobrażalną skalę. Doszliśmy w tej chwili do takiej sytuacji, że we własnym kraju jesteśmy dyskryminowani względem innych grup narodowościowych. Doszliśmy do sytuacji, w której nawet do kościołów zabroniono nam wchodzić więcej niż 5 osób, podczas kiedy w każdym tramwaju mogło być 60 i więcej. Doszliśmy do sytuacji, kiedy nie wolno nam mówić tego, co myślimy. Przypomnę posła Roberta Majkę, który od wielu lat walczy z cenzurą prewencyjną. Przypomnę Justynę Sochę, która walczy o prawa pacjentów uszkodzonych, tak to należy powiedzieć, niepożądanymi odczynami poszczepiennymi. Chcę powiedzieć, że jest to osoba wielkiej charyzmy i naprawdę godna zaufania. I ci, którzy ją pomawiają, po prostu kłaną. To niestety obserwuję we wszystkich grupach opozycyjnych wobec tych zdradzieckich władz. Nie obawiam się powiedzieć zdradzieckich. Tak, nie dotrzymali żadnych istotnych dla Polaków obietnic. Kłamali i kłamią nadal. Nie da się ich słuchać. Usiłują zastraszać i zastraszają ludzi, czy to aresztami, czy to
Ludzie umierają z niewiadomych powodów. Prokuratura jest ślepa, głucha, a pan Ziobro udaje, że nic nie widzi. I to jest skandaliczne. Nie tego się spodziewaliśmy. Musimy odzyskać Polskę i daj nam Boże, żeby tak się stało. Dziękuję. Szanowni Państwo, pożegnajmy Marcina Osałowskiego, który trochę zmęczony, trochę chory, jedzie już na miejsce stacjonowania. Dziękujemy! 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 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam! A kto? Marcin! Szanowni Państwo, więc tak, siostry już gotowe? Halo, halo, Ania? Czy już siostry gotowe? Żegnają się z Marcinem, dobrze. Więc bardzo proszę, czy drugi mikrofon gotowy? Halo, halo? Czy drugi mikrofon gotowy? Włączcie, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. No, no. Jeszcze nie jest gotowy, tak? Także czekamy na drugi mikrofon. Proszę bardzo, też już przekazuję twój, możesz już coś wrócić. O, działa. Pąki dla dłuższe już wrócić. Proszę bardzo. Marysia już też musi usłyszeć, że wrócę, nie? To Marysia chyba wrócić, tak? No, no, chodź tutaj do mnie. Nie, nie, ale to tutaj we mnie chodźcie, żeby ekspresja się... Poległ ukochany twój, policzony będzie
za ojczyznę poległ knuł kochany twój. Dadzą mi buciki z ostrogami i się wykapają.
konika ci samego. Dadzą mi konika ci samego. I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę do boku mego. I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę do boku mego. Dadzą mi uniform popielaty. Mamy piękne, młode dziewczynki, które ćwiczą prywatnie repertuar patriotyczny. Pięknie się rozwijają. Ja pamiętam ich wykonanie sprzed roku na przykład, a teraz. No powiem wam, że za rok to chyba La Scala się przed nimi otworzy, mimo że to w ogóle nie ten styl muzyczny. Są cudowne. I na jakieś trupy muzyczne, na jakieś fikołki, wygibasy, coś, czego się normalnie nie da słuchać, pieniądze idą. A na takie młode dziewczyny, na ich rodziców, na wsparcie wyprosić nie można. Powiedzcie mi, czy to polski rząd, czy polska kultura tak ma wyglądać? Jeżeli mówimy o powrocie do normalności, to mówimy o tym, żeby w szansie na sukces znalazły się takie dziewczyny z patriotycznym przekazem, a nie ze skrzywionym ryjem jakiegoś powiatowego czy wojewódzkiego, który mówi, no takie rzeczy będziesz nam tu śpiewać, tak się smutno zaraz zrobi. Nie smutno. Jak mówiali Rosjanie, dusza szczypatelna. To są utwory, które trafiają do naszych serc, bo płyną z naszych serc. Nie potrzebujemy anglosaskiej sztampy. Potrzebujemy prostego, prawdziwego, narodowego, płynącego z serca przekazu. I dziewczynki pięknie to robią. Dziękuję wam bardzo za to. Deszcz, jesienny deszcz, smutne pieśni gra. Kryje rdza. Nie
Brawo! Teraz zaśpiewamy piosenkę, którą dedykujemy Strychowi Wojtkowi, którego niestety nie ma tutaj z nami. Zaśpiewamy. Chyba, że będą chętni jeszcze na jedną piosenkę. Koń. No to jest. Koń. A nie. Nie, nie, to jak jest. Nie będzie na to ciekawe? Nie. Myślę, że będzie. A zrobi dobrze. Dobra, uspokój ją. Weź ją za dupę. Nocą ciemną jak morza to. Całą wieczność.
praw. Tylko ja i konia Ty, Boże, zbaw. Tylko ja i koń wśród bezkresnych traw. Tylko ja i konia Ty, Boże, zbaw. Siadł ja wierchom na konia. Окрасится небо багрянцем.
Aniu,